Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 152 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami Psalmu Setnego. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie. Służcie Panu z weselem. Wśród okrzyków radości, stawajcie przed Nim. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On sam nas stworzył, my jego własnością. Jesteśmy jego ludem, owcami z jego pastwiska. Wstępujcie w jego bramy wśród dziękczynienia, wśród hymnów w jego przedsionki. Chwalcie go i błogosławcie jego imię, albowiem dobry jest Pan, łaska jego trwa na wieki, a wierność jego z pokolenia na pokolenie. Pierwsza Księga Kronik, rozdziały od 13 do 15, opisuje starania Dawida o sprowadzenie arki przymierza do Jerozolimy, jego przygotowania do tego wydarzenia oraz wprowadzenie arki do miasta Dawidowego. Te rozdziały ukazują zarówno nieudane, jak i udane próby sprowadzenia arki, a także uroczystości z tym związane. Dawid naradzał się z tysiącznikami i setnikami i ze wszystkimi zwierzchnikami. Potem rzekł do całego zgromadzenia Izraela. Jeśli się to wam podoba i jeśli będzie to pomyśli Pana, Boga Naszego, roześlijmy szybko wieść do pozostałych braci naszych we wszystkich ziemiach Izraela, do kapłanów i lewitów, którzy są z nimi w ich posiadłościach miejskich. Niechaj się tu zgromadzą, abyśmy sprowadzili do nas Arkę Boga Naszego, bo się o nią nie troszczyliśmy w czasach Saula. I odpowiedziało całe zgromadzenie, że tak należy uczynić, albowiem ta sprawa wydała się słuszna w oczach całego ludu. Zebrał więc Dawid cały lud Izraela, od szichoru Egipskiego, aż do wejścia do Hamat, aby sprowadzić Arkę Bożą z Kiriat-Jarim. Potem Dawid i cały Izrael udali się do Baali, do Kiriat-Jarim, które jest w Judzie, aby sprowadzić stamtąd arkę Boga, który nosi imię Pan spoczywający na cherubach. Umieszczono arkę Bożą na nowym wozie i wywieziono z domu Abinadaba, a Uzza i Achio prowadzili wóz. Dawid zaś i cały Izrael tańczyli z całej siły przed Bogiem przy dźwiękach pieśni, cytr, harf, lutni, bębnów, cymbałów i trąb. Gdy przybyli na klepisko Kidona, Uzza wyciągnął rękę, aby podtrzymać arkę, ponieważ woły szarpnęły. Gniew Boży zapłonął przeciwko uzzie i poraził go za to, że dotknął ręką arki, i umarł tam przed obliczem Boga. A Dawid strapił się dlatego, że Pan dotknął takim ciosem uzzę i nazwał to miejsce peres uzza. Tak jest po dzień dzisiejszy. I uląkł się Dawid Boga w owym dniu mówiąc, jak wprowadzę do siebie Arkę Bożą? I nie skierował Dawid Arki do siebie, do miasta Dawidowego, lecz sprowadził ją do domu Obed-Edoma z Gad. I Arka Boża pozostawała w domu Obed-Edoma przez trzy miesiące. A Pan błogosławił domowi Obed-Edoma i wszystkiemu, co posiadał. Hiram, król Tyru, wysłał posłów do Dawida z drewnem cedrowym, z murarzami i cieślami, aby mu zbudowali pałac. Wtedy Dawid poznał, że Pan potwierdził go jako króla nad Izraelem i wysoko podniósł jego władzę ze względu na swój lud, Izraela. W Jerozolimie Dawid wziął sobie kolejne żony i miał jeszcze synów i córki. Oto imiona dzieci, które miał w Jerozolimie. Szammuła, Szobab, Natan, Salomon, Jibchar, Eliszuła, Elpalet, Nogach, Nefek, Jafia, Eliszama, Beljada, Elifelet. Filistyni, usłyszawszy, że Dawid został namaszczony na króla nad całym Izraelem, wyruszyli wszyscy, aby go pochwycić. Dawid dowiedział się o tym i wyszedł im naprzeciw. Filistyni przybyli. Rozłożyli się obozem w dolinie Refaim. Wtedy Dawid radził się boga, mówiąc: Czy mam pójść na Filistynów i czy dasz ich w moje ręce? A pan odrzekł mu, idź i dam ich w twoje ręce. Udali się oni do Baal-Perasim i tam ich Dawid pokonał. Wtedy rzekł Dawid: Tak rozbił Bóg moją ręką wrogów moich, jak rozbija woda rwąca. Dlatego nazwano to miejsce Baal-Perasim. Filistyni pozostawili tam swoje bożki, a Dawid rozkazał: Niech będą spalone w ogniu. Lecz Filistyni jeszcze raz rozłożyli się obozem w dolinie. I znowu radził się Dawid Boga, a Bóg mu powiedział, nie dokonuj natarcia, idąc za nimi, lecz obejdź ich od tyłu, a natrzesz na nich od strony drzew balsamowych. Kiedy zaś usłyszysz odgłos kroków wśród wierzchołków drzew balsamowych, wtedy ruszysz do walki, bo wtedy wyjdzie przed tobą Bóg, by rozbić wojsko Filistynów. Dawid postąpił tak, jak mu Bóg polecił, i pokonał wojsko Filistynów od Gibeonu aż do Gezer. Tak sława Dawida rozeszła się po wszystkich krainach, a pan rzucił strach przed nim na wszystkie narody. Pobudował on sobie domy w mieście Dawidowym, przygotował miejsce dla Arki Bożej i rozbił dla niej namiot. Wtedy rzekł Dawid: Nikt nie powinien nosić Arki Bożej oprócz Lewitów. Albowiem to ich wybrał Pan do noszenia arki Bożej i do obsługiwania jej na wieki. I zgromadził Dawid wszystkich Izraelitów we Jerozolimie, celem przeniesienia arki pańskiej na miejsce, które dla niej przygotował. Zebrał Dawid synów Aarona i Lewitów, z synów Kechata, naczelnika Uriela i jego braci 120, z synów Merariego, naczelnika Asajasza i jego braci 220. Z synów Gershoma, naczelnika Joela i jego braci 130, z synów Elisafana, naczelnika Szemajasza i jego braci, 200, z synów Hebrona, naczelnika Eliela i jego braci, 80, z synów Uziela, naczelnika Aminadaba i jego braci, 112. I wezwał Dawid kapłanów, Sadoka i Abiatara oraz Lewitów. Uriela, Asajasza, Joela, Szemajasza, Eliela i Amminadaba, i rzekł do nich, Wy jesteście naczelnikami rodów lewickich, oczyśćcie się, wy i bracia wasi, i przenieście arkę Pana, Boga Izraela, na miejsce, które jej przygotowałem. Ponieważ za pierwszym razem nie było was, dotknął nas ciosem Pan, Bóg nasz, bo się Go nie zapytaliśmy, jak należało. Kapłani więc i Lewici oczyścili się, aby przenieść Arkę Pana, Boga Izraela. Lewici nieśli Arkę Bożą na drążkach na swoich ramionach, jak przykazał Mojżesz zgodnie ze słowem Pana. I rzekł Dawid naczelnikom Lewitów, aby ustanowili swoich braci śpiewakami przy instrumentach muzycznych cytrach, harfach i brzmiących cymbałach żeby radośnie głos podnosić. I ustanowili Lewici Chemana, syna Joela a z braci jego Asafa, syna Berekiasza. Z synów zaś Merariego, ich braci Etana, syna Kuszajasza, a z nimi braci ich drugiego stopnia Zachariasza, Uziela, Szemiramota, Jehiela, Uniego, Eliaba, Benajasza, Maasejasza, Mattitiasa, Elifela, Miknejasza, Obed-Edoma, Jejela, Odźwiernych. Śpiewacy Heman, Asaf i Etan grali donośnie na cymbałach z brązu. Zachariasz, Uziel, Szemiramot, Jechiel, Unni, Eliab, Maasejasz i Benajasz na cytrach w wysokiej tonacji. Mattityasz, Elifel, Miknejasz, Obed-Edom, Jejel i Azazjasz na harfach, by dominować w oktawie. Kenaniasz, przełożony lewitów przeznaczonych do przenoszenia sprzętu, Kierował przenoszeniem, ponieważ był do tego uzdolniony. Berekiasz i Elkana byli odźwiernymi przy Arce. Kapłani Szebaniasz, Jozafat, Netaneel, Amasaj, Zachariasz, Benajasz, Eliezer grali na trąbach przed Arką Bożą, a Obed, Edom i jechiasz byli odźwiernymi przy Arce. Wówczas to Dawid i starsi Izraela oraz wodzowie z wielką radością poszli, aby przenieść Arkę Przymierza Pańskiego z domu Obed Edoma. Ponieważ Bóg wspomagał Lewitów niosących Arkę Przymierza Pańskiego, ofiarowano siedem cielców i siedem baranów. A Dawid był okryty płaszczem z bisioru, podobnie też wszyscy lewici niosący Arkę i śpiewacy oraz kenaniarz kierujący przenoszeniem sprzętu. Dawid miał na sobie także efod lniany. Tak cały Izrael prowadził Arkę Przymierza Pańskiego wśród radosnych okrzyków, grania na trąbach, cymbałach, harfach i cytrach. Gdy Arka Przymierza Pańskiego przybyła do miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i ujrzała króla Dawida tańczącego i grającego. Wtedy wzgardziła nim w swym sercu. Pierwszy list do Koryntian, rozdział piąty, porusza poważny problem niemoralności w Kościele w Koryncie i daje wskazówki dotyczące dyscypliny kościelnej. Święty Paweł zwraca uwagę na konieczność usunięcia grzechu ze wspólnoty wiernych. Słyszy się powszechnie o rozpuście między Wami i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród Pogan. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś, nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakbym był wśród was sprawcę owego przestępstwa. Przeto wy, zebrawszy się razem w imię pana naszego Jezusa. Włączności z duchem moim i z mocą pana naszego Jezusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień pana Jezusa. Wcale nie macie się czym szczycić, czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież prześni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na prześnym chlebie czystości i prawdy. Napisałem wam w liście, żebyście nie obcowali z rozpustnikami. Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle, ani o ludzi chciwych, albo zdzierców lub bałwochwalców. Musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat. Dlatego pisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takim, który, nazywając się bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku. Jakże bowiem mogę sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czyż i wy nie macie sądzić tych, którzy są wewnątrz? Tych, którzy są na zewnątrz, będzie sądził Bóg. Usuńcie złego spośród was samych. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wrok. Do usłyszenia.